Cześć, tu Mamik, zapraszam na szybką piątkę, tym razem Galacta, a więc zapraszam. Pierwsza gra, jaką Wam proponuję, to Niederwali. Jeśli ją macie, możecie zakupić oczywiście dodatek. Jest to gra, w której będziemy sobie zbierać ekipę krasnoludów. Trochę na dwie osoby słabo gra, działa, ale w każdym innym zestawieniu już dosyć dobrze działa. Mamy ekipę krasnoludów, które sobie tam musimy zebrać. Niektóre zbieramy za ilość, inne tam mają troszkę inne swoje tam cechy. Kombują się, bonusują. Jeśli zbierzemy rządek, dostajemy bonusowego krasnoludka. Gra polega na tym, że będziemy sobie licytować, można powiedzieć, się licytować o trzy karty. Tak, w każdym zestawieniu mamy trzy karty. Sobie ustawiamy, ile żetoników chcemy dać. Te żetoniki możemy też wzmacniać. Później w połowie gry mniej więcej będą przychodzić do nas takie specjalne bonusy za to, kto ma najwięcej w pewnym dziale. No i na koniec będziemy punktować. Bardzo sprytna gierka. Jeśli nie znacie, polecam Wam ją sprawdzić na BGA. Kolejna gra to Hansa Tantennika. Starsza gra, tutaj w Big Boxie Galacta postanowiła wypuścić. Strategiczna gra, w której będziemy wysyłać naszych kupców. Fajna gierka. Fajnie to wszystko działa. Możecie sobie poczuć klimat starszych gierek. Kolejna gra to Johnny Company w odświeżonej wersji. Gdzieś tam jeszcze jak nagrywałem grę miesiąca, ona wylądowała w mojej grze miesiąca. Gra dla mnie, w której musimy się dosyć mocno dogadywać. Troszkę nad stołem powalczyć tutaj o swoje punkty dobra. Druga wersja, bo taka jest wypuszczona przez Galactę, ma już poprawione zasady. Troszkę lepiej ona działa, troszkę ładniej jest zrobiona na moje. No ale co za tym idzie, jest troszkę droższa. Jeśli lubicie takie gry, w których będziecie sobie dyskutować dosyć mocno i są ciut cięższe, ciut dłuższe, to przyjrzyjcie się Johnny Company. Kolejna gra to z rodziny Paxów. W tamtym roku mieliśmy Pax Pamira, którego możecie sobie zagrać na BGA, tak przy okazji. Tutaj mamy Pax Viking, który jest oznaczany jako chyba najprostszy Pax ze wszystkich. Od 1 do 6 gierka, bardzo fajna, jeśli chcecie wejść w świat Paxów. Też z tego co kojarzę jest Pax Viking Junior bodajże. Jeśli chcecie wejść w świat Paxów, zobaczyć jak to wszystko działa, to polecam Wam Pax Vikingów. No i ostatnia gra, w sumie dwie, to są takie klasyki Galacty, bym powiedział, jeśli ich nie macie, a lubicie cięższe gry, a lubicie w dwójkę grać. W zależności w jakim teamie jesteście, czy jesteście w teamie Star Wars, czy jesteście w teamie Wojny o Pierścień. Tutaj mamy Star Wars Rebellion i Wojnę o Pierścień. I to by były wszystkie gry z Galacty. Jeśli macie jakieś inne gry, które sprawdziliście i chcecie polecić innym, zapraszam do komentowania. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.